Cześć! Dzisiaj chcemy Was zaznajomić z grillem Weber Pulse Model 2000. To grill elektryczny, ale zupełnie inny od dostępnych tego typu rozwiązań na rynku. Wygląda fantastycznie, jest bardzo funkcjonalny, a jednocześnie prosty w obsłudze. To, co odróżnia tego grilla, to to, że możemy bardzo konkretnie ustawić temperaturę na ruszcie, inaczej niż w innych grillach, gdzie mamy możliwość najczęściej włączenia tego grilla i jego wyłączenia. Zaczynamy! Ten grill został zaprojektowany tak, żeby grillować lub piec przy zamkniętej pokrywie. To bardzo ważne, właśnie ta pokrywa sprawia, że zatrzymujemy na ruszcie i pod pokrywą smak grillowanego jedzenia. Oferta Pulse to dwa modele. Ten konkretny to model 2000, który ma dwa pokrętła i dwie niezależne grzałki, które dają nam możliwość ustawienia stref temperatur grillowania. Model 1000 to grill, który będzie miał jedno pokrętło i jedną grzałkę, możliwość podłączenia dwóch sond, a w modelu 2000 mamy możliwość podłączenia aż czterech sond, którymi możemy mierzyć temperaturę mięsa w środku. Kilka danych technicznych. Grill szybko się włącza, bardzo szybko nagrzewa i osiąga temperaturę 300 stopni. To dużo jak na grilla elektrycznego. Bez wózka ten grill waży 20 kg, powierzchnia rusztu to 50x38. Ten ruszt ma regularny kształt, kształt prostokątna. Jesteśmy w stanie tutaj grillować jednocześnie, myślę, spokojnie dla kilku osób. Moc obu grzałek to 2200 W. Mimo tego, że grill jest umieszczony bardzo stabilnie na wózku, to bez użycia narzędzi jesteśmy w stanie go ściągnąć i ułożyć na innej powierzchni. Całość objęta jest 5-letnią gwarancją. Jeżeli chodzi o wózek, mamy możliwość umieszczenia półki po jednej lub drugiej stronie. Taką półkę możemy szybko odpiąć albo po prostu złożyć tak, żeby nie szukać dla niej dodatkowego miejsca. Pod grillem mamy przemyślaną półkę. To jest miejsce na złożenie akcesoriów, tym bardziej, że z tym grillem współpracuje wiele akcesoriów. Te najważniejsze to płyta do smażenia, kamień do pizzy albo na przykład zestaw rożno-obrotowego do pieczenia. W fantastyczny sposób kaczki z grilla. Weber Pulse współpracuje z systemem iGrill. System dostarcza nam danych zbieranych aż przez 4 sondy. iGrill to również dedykowana aplikacja, bardzo prosta w obsłudze, intuicyjna. Mamy temperaturę, którą wskazują nam 4 sondy, wybieram sondę numer 1. Rozpoczynam grillowanie od tego, żeby wskazać, jaki rodzaj potrawy położę na ruszcie, jaki kawałek mięsa. Czerwone mięso, dzisiaj moim mięsem powiedzmy, że będzie stek z antrykotu bez kości. Dostaję informację o idealnej temperaturze mięsa wewnątrz, mogę zmienić ten parametr, jeżeli interesuje mnie inny stopień wysmażenia mięsa i po prostu rozpoczynam grillowanie. Dodatkowa informacja, w jaki sposób sonda powinna być umieszczona w mięsie. OK, grillowanie się rozpoczyna w ten sposób, że mięso po osiągnięciu zadanej temperatury aplikacja wyśle nam powiadomienie, że jest gotowe. I tak przy użyciu 4 sond możemy sobie dla każdej sondy zaprogramować to, co będziemy robić. W aplikacji jest dużo wskazówek dotyczących samego grillowania. Mamy czerwone mięso, wieprzowinę, drób, jagnięcinę, rybę, drób, kaczka w całości. Od razu dostajemy informację, jaka jest idealna temperatura, jeżeli chodzi o kaczkę. To będzie sonda numer 2. Rozpoczynamy grillowanie. Bardzo proste. Sam grill jest tak zaprojektowany, że czyści się go bardzo łatwo. Pokrywa, od jej wewnętrznej strony mamy ekran wykonany ze stali szlachetnej. 4 śrubki w razie konieczności wyciągamy, nadaje się idealnie do umycia w zmywarce. Przy pomocy dosłownie 2 ruchów, może 4, po odkręceniu jednej i drugiej grzałki wyciągamy cały spód piekarnika, również do zmywarki. Sam panel sterowania jest wyciągany, wyciągamy, chowamy, natomiast
Zerknijcie proszę, grzałki przykręcone są na jednej śrubce, odkręcamy tę śrubkę i grzałki wyciągamy i całego grilla możemy umyć bardzo łatwo. Także od tej strony grill jest bardzo solidny, ale od strony konstrukcyjnej przemyślany, tak żeby nic tutaj nie sprawiało nam problemów przy czyszczeniu i myciu tego grilla. Ostatnia informacja dotycząca eksploatacji od strony konserwacji. Pod grillem umieszczona jest taca ociekowa. Jest to fantastyczne rozwiązanie stosowane we wszystkich grillach Weber. Tutaj ściekają nam tłuszcze, tutaj lecą nam popioły, brudy, które nie odparują. Wyciągamy tackę, wymieniamy ją na nową. To wszystko. Bardzo szybko. Jak widzieliście, ten grill nadaje się do grillowania i to do prawdziwego grillowania. Mamy możliwość smażenia i grillowania w bardzo wysokiej temperaturze, mamy możliwość grillowania w sposób pośredni, poprzez to, że zostawimy sobie jedną stronę wyłączoną. Mamy możliwość grillowania strefowego, bardzo gorąco albo w niższej temperaturze. Jest to bardzo zaawansowany grill, mimo tego, że zasilany prądem. Z drugiej strony paliwo w tym grillu nigdy nam się nie skończy. Jeżeli macie jakieś pytania dotyczące Pulsa albo innych modeli z oferty Weber, zapraszamy do kontaktu z nami. Salon Grillaholicy. Cześć!